Zbliżają się ciepłe dni i oczywiście stanowi to jakieś ograniczenie dla starszych osób, często schorowanych. Niemniej jednak w żadnym wypadku nie może to być przeszkodą do zażywania codziennie świeżego powietrza, ruchu na świeżym powietrzu. Należy jednak pomyśleć o tym, żeby taka starsza osoba była odpowiednio ubrana do temperatury, do klimatu, do poziomu nasłonecznienia w ciągu dnia. Preferowane są jasne kolory, ubrania lekkie, przewiewne, z naturalnych materiałów, takich jak bawełna, jedwab, len, materiałów, które są przewiewne, w których organizm się nie poci. Ważne jest pamiętanie o tym, żeby było również jakieś nakrycie głowy, dla panów kapelusze, czapki, dla pani oczywiście również może być czapka lub kapelusz z dużym rondem osłaniającym twarz. Można również zabierać parasolkę, taką zwykłą, jak używamy w niepogodę, która również osłoni nas od gorących, żarzących promieni słońca. Ważne jest zapamiętanie również tego, żeby zabrać ze sobą coś do picia, ewentualnie coś, co może przynieść nam ochłodę, jakichś chłodzących napoi lub innych produktów, które zawierają wodę. Najlepszą alternatywą dla nawodnienia naszego organizmu jest woda mineralna. I osoby starsze muszą pamiętać, że ich odczuwanie pragnienia nie jest tak częste jak u osób młodych, więc czy czują pragnienie, czy nie, niestety muszą mieć pod ręką butelkę wody mineralnej. Dodatkowo należy wybierać takie produkty, które mają działanie wychładzające. Do nich możemy zaliczyć herbatę zieloną, szałwię albo rumianek i to też może być forma płynu, którą takie osoby mogą wypijać. Aby nie zapomnieć, ile powinny wypijać, mogą sobie postawić dzbanek z takim naparem w domu i kontrolować, ile tego płynu zostało wypitego. Drugą grupą produktów, które również mają działanie wychładzające, są to produkty mleczne, na przykład schłodzony kefir czy zsiadłe mleko i owoce i warzywa zawierające dużo wody w swoim składzie. Do takich możemy zaliczyć pomidora, ogórka, rzodkiewki, sałaty, boćwiny bądź szczaw. I takie produkty powinny na stole w dni upalne gościć u takich osób. Nie należy się przejadać, nie należy jadać bardzo ciężkostrawnych potraw, takich jak smażone mięsa, tłuste, sałatki, surówki, bo to wszystko będzie powodowało, że nasz ustrój będzie gorzej sobie radził w wysokich temperaturach. Taka osoba, która zje lekki posiłek, ma większą chęć na dłuższy spacer, na wyjście na dwór i nie będzie senna, śpiąca, jej organizm nie będzie wykorzystywał dużo energii na strawienie tego pokarmu, tylko z większą chęcią taka osoba będzie zażywała aktywności fizycznej. Co roku dla seniorów organizowane są specjalne akcje, które mają zachęcić ich do wychodzenia z domu. 25 czerwca zapraszamy wszystkich na Paradę Seniorów oraz Piknik Pokoleń, który odbędzie się w Parku Ujazdowskim. Pojawi się tam kampania Płuca Polski. Seniorzy będą mieli możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach spirometrycznych, aby zbadać kondycję swoich płuc i sprawdzić, czy nie zagraża im przewlekła obturacyjna choroba płuc. Ponadto na stoisku zostanie ustawiona latarnia morska, w którą seniorzy za pomocą swojego oddechu będą mogli zapalić. Akcja nazywa się Zaświeć światełko dla chorych na POHP. Kampania Płuca Polski organizowana jest w celu podniesienia świadomości społeczeństwa na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. POHP to bardzo groźna choroba. Dotyka w Polsce aż 2 miliony osób. Niestety tylko 25% z nich wie, że jest chora. POHP zajmuje czwarte miejsce wśród najczęstszych przyczyn zgonów, a głównym czynnikiem zachorowania jest dym papierosowy. Dlatego rzućmy palenie i róbmy spirometrię.